Hej, cześć, dzień dobry, witajcie w nowym materiale z Titanfall 2. Kontynuuję, ja sobie tylko muszę zrobić synchro, bo to zazwyczaj tak robię i nacisnę spację i to będzie synchro. Twoje problemy mnie nie obchodzą. Nie też. Dostarczysz arkę zgodnie z kontraktem, twoja zapłata zostanie przekazana przez IMC. Po prostu przygotuj szmal. Zdobędę twój cenny ładunek. Hej, Titanie! Zaraz się otworzysz i dasz mi to, czego chcę. Komenda głosowa nierozpoznana. Bum! Po prostu go rozpruje. Nie możemy ryzykować. Arka jest niestabilna. Ej, bohaterze. Masz coś mojego, a ja chcę to z powrotem. No już. Powiedz Titanowi, żeby się otworzył. A, rudy jesteś. Będę miał z tym ciężki problem. Naprawdę. Coś się zwierzył? Ciągle zgrywasz bohatera, co? Rudy jesteś, wiesz? Zobacz, trochę się muszę pośmiać. Z całym szacunkiem dla wszystkich rudy, którzy się oglądają. Ale po prostu takie żarty już są fajne. Tak jak się śmiejemy z innych ludzi, tak z rudych też troszeczkę. Tak. Wiem, że to jest chamskie i lepiej tego nie robić, ale no co, na wesoło. Nie mogę nam. Musimy mieć dystans do siebie, naprawdę. Każdy powinien mieć dystans do siebie, mieć w dupie to, co o nim mówią. Tak jak ja mam czasem w dupie niektóre wasze komentarze. Naprawdę. Jest tutaj. Takie co pierdoły niektórzy, że piszą. Widzisz go teraz? W sensie chodzi mi o hejty, którego praktycznie nie doświadczam. Czasem tam raz na tydzień jakiś komentarz się zdarzy. Jak bardzo jesteś uszkodzony. Jestem kolego pewien, że coś tam jeszcze w środku ci tyka. Otwieraj się już, albo strzelę pilotowi prosto w łeb. Pamiętasz jeszcze cyferki, prawda? Teraz policzę do trzech. Raz. To nie było takie trudne, prawda? Tak to już jest z zespołami. Albo się razem wygrywa, albo się razem idzie do piachu. Uwaga! Biorę go! Brawo, stary, o to chodziło. Super. Ej, zabierz stąd arkę! Kończy nam się czas. Mam nadzieję, że go naprawicie, ludzie. Ej, bo ja bym go nie chciał w ten sposób stracić. Naprawcie go, proszę! Dobra, nieważne. Co? Mamy troszeczkę, niestety. Kto sobie ziewnął za mną? Jeden ze smutniejszych w tym momencie momentów w grze. Ledwo co. Idziemy tam, gdzie nie ma ognia. Tu nie. Kuber. Tutaj. Gdzie? Kuber. Nie mogę kontynuować misji. Ty jednak możesz. Weź zestaw Sir. Da ci największą szansę na przeżycie. Co to jest zestaw siły? To jest to? Aha, dobra, czyli to jest tak, jakby macie takie zabezpieczenie, że już the end totalny, ale jednak coś dostaje i mamy szansę. BT, spoko, odkujemy się jeszcze. Pytanie, gdzie mam teraz iść? Bo nie tutaj. Ej, no bez jaj, naprawdę. A nie, tu czekaj chwilę, to trzeba otworzyć właśnie, zhakować już. Come on, szybciutko. Jest sygnał, ale słaby. Mam pakiet skokowy, sztos. Komandor B, wykrywam mercein danych, słaby sygnał. Idę, i to jest ta broń namierzana, słuchajcie, super. Muszę się z nimi połączyć. Z pierwszej części, pamiętacie to? Na multiku to było dostępne. Musi mieć zestaw Sir.
Wyślijcie raport! Cooper! Słyszysz mnie? Odbiór! Nie ma już BT! Morda, cicho, bo ja muszę wyjść stąd szybciutko. Jestem. Komandor Sarah Briggs. Jeśli nie słyszysz, udaj się na mostek. Kilometr na północ. Już. Mamy tylko jedną szansę na odwrócenie losu tej bitwy. Mówisz. Flota kieruje się w stronę zakrzywiacza. Jesteśmy w drodze, to nie koniec. Już idę, już chwila. Super, wy macie nawyk do klimatycznej kampanii i nadal to kontynuujecie. Świetnie, wypas. Idę. Ja tu mam naboi 14 w tym. Zmierzasz w dobrym kierunku. Nie zatrzymuj się. Wokół zakrzywiacza jest pełno broni przeciwlotniczej. Już to robię. Nie możemy zajmować pozycji i powoli kończą się nam pomysły. Okej, udało się. Jeszcze ktoś tu jest? Dobrze. Wypas, wszyscy załatwieni. Idziemy dalej. Super, mamy tu jeszcze jednego wangarda. Uruchamiam rdzeń i przygotowuję do zrzutu. O, ale wypas, to mogę włożyć to od BT do niego? Powiedzcie, że tak. Dawaj go tutaj. Daj spokój, ale wypas broń. Przedostałem się, teraz jakoś do góry. Już. Nawet straciłem tytana, jestem efektywny w ciul. Dawaj. Dziękuję, wezwij nowego BT. Włóż mu to. BT, mamy cię. I mamy nowego Vanguarda z tobą. Siema. Witaj, Jack. Dobrze, że jesteś w jednym kawałku, BT. Nie w jednym, tylko w 25 tysiącach kawałków. BT-7274 gotowy do walki. Wow, ale mamy kosę! Ja! Dojadę na ZMC teraz! Koniec, the end, skończyło się. Tak nie może być. Zbierz wszystkie zestawy wyposażenia BT w kampanii. Pokaż mi, jak to wygląda. Legion, działo obrotowe, które długo się rozkręca. Ale to nie wystarczy, żeby powstrzymać zakrzywiacz. Musisz się dostać do sterowni. Komandor Briggs do wszystkich. Wesprzeć ogniem Coopera i BT. Osłaniajcie ich za wszelką cenę. Siema, chłopaki. Cooper, idź na wzgórze. Osłaniamy cię. Lecisz. Ja sobie dam radę. Nie bójta się o mnie. Co chcesz po mnie? Ja się właśnie rozkręciłem. Dostałem najlepszy wyposażonko, jakie tylko mogłem. Dawaj kolejnych. Zaraz się okaże, co mam w ogóle dalej. Czekajcie. Wait a second, co ja tu mam? Tu mam jakieś namierzanie. Jakieś gówniane, nie wiadomo co. Gdzie jesteście? Chyba wybrałeś złą drogę, pilocie. Coś do mnie mówisz w ogóle? Jakiś rdzeń czegoś, tylko nie wiem, co to jest. Będzie bum bum. Ale sieka, jak ja to chcę na multi tego tytana, to jest niesamowite. Co tu mam? Jakąś tarczę. Ej, mam tarczę i mogę strzelać. Ale wypas. Genialne, a tu co jest? Jakieś szybkie przeładowanie, nie wiem, nie doczytałem, ale to nie. Cicho, reloadik. Ale burdel. Inteligentny rdzeń, już. Chodź tu. Dziękuję, Polaris. Czekajcie, bo nie wiem, jak się tu przedostać. Dobra, teraz jakieś baterie by się przydało zdobyć. Jeszcze tylko ty. Dwa, trzy, nara. Tu są jeszcze osiłkowie na ziemi, to nic. Już was nie ma! I baterie na bateryjki tutaj jedna jest, okej. Okay. Inteligentny rdzeń. Dobra, weźmy to, przeczytajmy w tym momencie. Zmieniaj tryby zasięgu pocisków. Ale wypas.
A o co tu chodzi? Tak dokładnie. Teraz mam bliżej. Ha, a teraz mam dalej. Czekajcie jeszcze raz. Nie, tu mam tryb tak jakby bliżej, a tu... Dobra, nie wiem, to tak troszeczkę dziwne, ale okej. Trzeba to poznać. Cześć, chłopie. Daj mi spokój. Gdzie jesteście? To już tyle? Ej, no dlaczego tak krótko miały... Będzie bum bum. Będzie bum bum. Was rozdeptam. Jesteście w samą porę, Gay. Zostało wam jeszcze jakieś paliwo? Wystarczająco dużo, bez obaw. Jesteśmy z tobą. Systemy namiarowe aktywne. Wyleciało w pół. Wow. Czekajcie, dajcie mi to. Teraz tak, dokładnie. Koniec, po tobie, dziękuję. Tu są tytany, ja pierdziu. Czekajcie, bo muszę najpierw o to załatwić, wieżyczki. Czekajcie, tytan mnie namierzyłeś, tutaj gdzieś postaram ukryć. Nie, znowu to wredne coś. Dobra, jest. Kationa se wylazł. Czekajcie ci, gdzie jesteś? O nie, za dużo. Kolejny też znowu padł. Czekajcie, muszę znowu troszeczkę się ukryć. Tu są widma po raz kolejny. Dobrze. Chodź tu, chodź. Dobra, przeładuj sobie to, luz. Ja rozumiem. Dawaj. Gdzie jesteś? Zniszczy tana za pomocą rdzenia inteligentnego w kampanii. Zrobię to. Trzy traty. Fajny tytan, podoba mi się to wyposażenie. Bardzo go chcę dostać. Jak najszybciej tylko będę mógł. Dobra, śmigamy dalej. Come on. To się nie skończy tak szybko. Oj. Dawaj mi to. Trafiłem go czy nie? Chyba tak. Mówisz? Ej, a twarz... Upsi. Posłonie, już kończę to tylko. Padł. Zaraz ten rdzeń inteligentny odpalę. Do końca w sumie nie wiem jak on działa, ale okej, ale niech jest. Cooper, Blisk i Slon są niedaleko. Mają arkę, nie zatrzymuj się. Mogę sobie wysiąść? Musimy powstrzymać IMC przed skorzystaniem z zakrzywiacza. Jeśli zawiedziemy, harmonia zostanie zniszczona. Podejrzewam. Czekaj, przykucłem. Bum! Ej, słabe to jest. Ale jazda. Ten rdzeń inteligentny teraz powinienem odpalić, nie? Uwaga, personel IMC. Mówi generał Martin. Najemnicy dostarczyli arkę. Przygotujcie zakrzywiacz. Inicjalizacja wstępnych systemów zasilania zakrzywiacza. Nie zrobicie tego. Respondery celownicze. Nie zrobicie tego. Jako cel obrać planetę Harmonia. Fuck. Włączam systemy celownicze. Szybko. Urzędne 264,588. Korekcja soczewki grawitacyjnej. Co mam zrobić? Rozpierdzić? Ja bym to rozpierniczył. Co wy na to? Nie wiem gdzie mam iść jako tako. Tutaj są. Hej! Swoje pieniądze. Moje oddziały zajmą się resztą. W końcu wzięli się za robotę. Zdaje się, że nasz pilot ruchu oboru próbuje strukać bohatera. Jest twój. A resztki na złom. A kto tu mówił o resztkach? Tego załatwię za darmo. Chyba jednak nie. Cholerny wiesz co widzę, gdy na ciebie patrzy Cooper? Kupę od tego szmalu. Mówisz do mnie. To wszystko do mnie było, tak? Czemu ten tytan tak długo nie chciał zginąć?
No raczej. Bum. Chwila, już. Dawaj, rdzeń inteligentny. Gdzie jesteś? Dawaj następnych. Koniec. Przyszłaś? Aj, załadowała się frajerka. Kurczę, ale mi odjęła punktów. Naprawdę, no akurat wlazła. Dobra, dzięki, doładować się, to jest punkt życie. Kończy fazę trzecią. Obliczanie zagięcia. O, już daj spokój. Gdzie jesteś? Sloan, ja chcę ci przypomnieć, że chyba dosyć mocno oberwałaś ode mnie przed chwilą. Nie ze mną te numery, kolego. Mówisz? No bardzo, znowu uciekła. Zobaczymy, jak sobie poradzi. Kurczę, ale przyzywa tych swoich pomocników. Ja pierdziu non stop. Cześć, jednego nie ma. Drugiego. Dawaj, zatańczmy się. Sama jesteś sierotą. Przecież ja nie wiem, dlaczego ty tak pyskujesz. Dostałaś 2/3 obrażeń już. Macie tu jakiegoś tytana? Ej, no nie. A, wybuch. Wow, ile ich tu jest? Dziękuję. Ale masakra, nie dojechali. We dwóch. Cześć, Sloan. Chyba ci dałam za dużo pod, nie dam się pokonać jakiejś marnej. Koniec. A, w pobliżu wręcz, ja rozumiem. Gdzie to mam robić? Już! Tu mam podejść, czy co? Zakrzywiacz naładowany. Koniec! Szybko naciskam! Chyba zdążyłem. Cooper, X, wytryskiwacza przeciążyła moje systemy wewnętrzne. Uruchamianie układu optycznego. Układ optyczny przywrócony. Systemem analitycznym jedyną opcją jest przerzut. Ostrzeżenie. Wykryto wrogiego tytana. Tytana. Ostrzeżenie. O nie, Risk przyszedł. Masz szczęście, bohaterze. Nie zamierzam cię zabić. Nie pracuję za darmo. Ha, Blisk, sorry. Ale... ty też mnie nie zabijesz. Dobrze? Masz, zasłużyłeś. Blisk, tytan klasy Vanguard wciąż tu jest. To nie mój problem, Marder. Mogłem to wrzucić do kontraktu. Muszę odwiedzić innych z Forsą. Co ty robisz? Co wy wyprawiacie? System analityczny poda, że jedyną opcją jest... Tak jest ból dupy najemników, nie zapłacisz, to nie masz! I tyle. Operacją jest przerzut. Stopinem weszło. Potrzebna mi pomoc. Moje systemy nawigacyjne nie działają. Zabierz mnie do wtryskiwacza. Musimy to zrobić razem. Blisk i Cooper! Nasze oddziały naziemne nie dotrą nam na czas. Musicie znaleźć sposób na zniszczenie zakrzywiacza. Nie ma innego wyjścia. Komandor Briggs, chyba znalazłem rozwiązanie. Być może uda mi się zdestabilizować moim podsłoniętym rdzeniem marlkę znajdującą się w zakrzywiaczu. Co mówiłeś? Możemy ją wysadzić. Wysyłam stróżną, ale poślijcie wam statek. Przyjęłam. My tam dotrzemy, ale wy możecie mieć trudniej. Zaufaj mi. Wszystko policzyłem. Mówisz? Kiedy? O nie! Wystrzelicie mnie?
wyjdziemy jakoś z tego, BT? Obliczanie. Protokół trzeci. Chronić pilota. Co ty robisz? Zaufaj mi. BT! Nie. Ej. Cooper, straciliśmy sygnał BT i prawie jesteśmy. Cooper, zaznaczam cię współrzędne. Być może przeprowadzimy ewakuację w powietrzu. Nie ma tu gdzie wylądować. Mówisz. Ale jazda, tylko że już nie przejąłem tego rdzenia od BT, to już jest jego koniec, to taki chyba totalny. Niestety, ale masakra. Dobra, trudno. Wow! Chwila, złapiecie mnie, czy coś się stanie? Aha. Już idę, chwila. Tu wszystko lata, wiesz, stara? Udało się. Ej! Dobra, jest. Nie! Spadłem, nie na tą platformę miałem skoczyć, tylko na tą dalej i później się wrócić. Dokładnie tak. Dobra, jeszcze raz. Róbmy to. Fajne to jest tutaj. Siup. A, taki bajer. Dobra, w ogóle źle skoczę na samym początku. Ej. Tak jest, prawie tam jesteś. Ruchy. Już, chłopie. Czy dziewczyny? Cooper, skocz do mnie. Staram się. Skoczyłem. Złap mnie. Jestem. Git. Wypas. To teraz zmywamy się i to szybciutko. Dalej, pilocie. Parker, zabierz nas stąd. Trzymaj się. Tor przeszkód prawdziwych pilotów. Ukończ bieg. Ukończyłem. Super, na Originie jakiś ten... osiągnięcia będą wyskakiwać. Chyba się im ta planeta troszeczkę rozsypała, mam wrażenie, nie? Przez ich własną głupotę. Ale czy to już jest koniec kampanii Titanfall 2? Wielu ludzi zawdzięcza ci życie. I jemu. I BT. Barker, kurs na Harmonię. Zabierz nas do domu. Robi się. Ukończyłem kampanię. Zniszczenie tyfona ocaliło Harmonię. Dla ruchu oporu ta planeta jest tylko bazą, ale miliony ludzi nazywają ją domem. Komandor Briggs mówi, że dołączę do korpusu łupieżców i otrzymam nowego Tytana, gdy tylko technicy wymarzą resztki łącza z BT. Nie wiem, jakie to uczucie dostać nowego Tytana. W sumie to polubiłem starego. Mówi pilot Jack Cooper. Bez odbioru. Jedna z fajniejszych kampanii jakiejkolwiek, kiedykolwiek, w które grałem. Jestem chory, dlatego mówię nieskładnie, ale naprawdę mega fajna wypas. Szkoda tylko, że taka, no, mam wrażenie, troszeczkę zbyt krótka. Ale jeśli będzie Titanfall 3 kiedyś, to już się nie mogę doczekać. I na pewno teraz tą kampanię pójdę na poziomie wysokim, jeszcze raz, czy na mistrzowskim, zobaczymy jak się będę czuł na siłach. Jaki ten poziom mistrzowski faktycznie jest, ale naprawdę tak mi się spodobała! Nie mam co więcej powiedzieć, słuchajcie. Mam nadzieję, że wam też, zostawcie łapkę, tutaj kończymy serię z kampanii Titanfall 2, ale na pewno będą odcinki z multi i to wam mogę przysiąc. Także teraz to tyle. Trzymajcie się, wiecie co, nie wiem czy czasem po tych napisach czy czegoś nie ma. Można to jakoś misja znów odbierz powtórz, nie. Ja te napisy przelecą, przeczekam je, bo tu nie ma ich jakby ten pominąć chyba. Alt tab, ale to nie. Teraz to tyle, trzymajcie się. Cześć.